Dzień dobry Państwu, SWT TV wita na swojej kolejnej rozmowie, tym razem z kimś, kto został przez Państwo oszukany i praktycznie zniszczony, przynajmniej finansowo, czy jeśli chodzi o firmę. Niech Pan powie, na ile Pana przekręca? Generalnie rzecz biorąc, to ponad 1 000 000 zł. Ponad 1 000 000 zł. Jedna firma i ponad 1 700 000 druga firma. Okej. Okay. To może teraz po tym zapowiedzi, o jakich pieniądzach mówimy, niech Pan się przedstawi. Nazywam się Władysław Hoffman. Pochodzę z Warszawy, mieszkam pod Warszawą. Firmę prowadziłem od 1978 roku. Ostatnio przy budowie dróg szybkiego ruchu S8 zatrudniałem ponad 30 pracowników, gdzie wszystkich oczywiście musiałem zwolnić. Ich rodziny zostały też bez środków do życia. Oczywiście opłaciłem wszystkie zobowiązania według państwa, to znaczy ZUS-y, podatki, opłaciłem pracowników, a sam niestety jestem w tragicznej sytuacji. No właśnie, zaraz do tego dojdziemy. Z tego co wiemy, to nie tylko Pan zapłacił, bo Pan płaci finansowo. Pana rodzina również. Tak. W zeszłym roku generalnie odeszła moja mama i nie wytrzymała stresu, no i moja, 2 tygodnie później moja małżonka. W lipcu, 10 lipca. Po prostu żyła w stresie od 2008-2009 roku. No i jak to kobieta nie wytrzymała tego ciśnienia. Zresztą dramatyczna sytuacja moja jest też taka, że żeby wykonać kontrakt, zastawiłem swój dom. Zaraz do tego dojdziemy, bo ja tu muszę Państwu wyjaśnić, że gościmy w domu, którego właścicielem, który zbudował i którego właścicielem jest teoretycznie Pan Władysław, a praktycznie komornik. Jak do tego doszło? Mieliśmy kontrakt dosyć spory, gdzie połowę kwoty stanowiły urządzenia i materiały. Na około 2 miliony te materiały i urządzenia opiewały. Więc ja, bo miałem wspólnika razem, zastawiliśmy swoje domy po połowie, to znaczy po 1 100 000. Dlaczego? No dlatego, żeby po prostu wiedzieliśmy, że robimy kontrakt państwowy, to myśleliśmy, że państwo okay. nam zapłaci. Czyli rozumiem, wyście się zgłosili do kontraktu na jakiś przetarg, czy jak to wyglądało? Tak, jak tak. to wyglądało od początku? No, dostaliśmy propozycję wzięcia udziału, bo to nie był przetarg, to były porównanie ofert. Czyli ktoś wam tą propozycję złożył? Tak. Kto? Przedstawiciel firmy, tej generalnego wykonawcy. Czyli przedstawiciel generalnego wykonawcy. Tak. Proszę Państwa, nie chcemy wymieniać firmy, dlatego że tutaj trwa proces i prosiłbym, jeśli Państwo się nawet orientujecie, o jaką firmę chodzi, o generalnego wykonawcę, to prosiłbym jednak nie wymieniać, jeśli chodzi o dobro Pana Władysława w tym momencie. Nazwiemy go po prostu GW. Generalny wykonawca, a Państwo już sobie sami to skończycie. Kontrakt był prowadzony na tak zwanym czerwonym fidiku, gdzie... Pan wytłumaczy widzom, bo dla mnie to też jest czarna magia. Co to jest ten czerwony fidik? Czerwony fidik to jest taki zbiór przepisów, które mówią, że wszystko, co jest w dokumentacji, jest ważniejsze niż to, co jest w ofercie. A dlaczego powiem? Bo dostaliśmy ofertę,
której brakowało od groma urządzeń. A. Jak to zgłosiliśmy, to zapewniono nas w negocjacjach, bo to jeszcze przed umową, że rozliczamy się kosztorysem powykonawczym, co wbudujemy, co zrobimy, za to nam zapłacą. Za to, co zrobiliście. Za to, co zrobimy. Bo znaczy, to były... znaczy zapłacą wam za to, co zrobicie. Tak, tak jest, dokładnie. I czyli to mówiąc już prosto. Jeśli macie wykonać, no powiedzmy, wiadomo, że to były drogi, więc jeśli macie wykonać kawałek drogi, powiedzmy 2 kilometry tej drogi, tak, to wam za to zapłacą. Dokładnie. I jesteście odpowiedzialni za te 2 kilometry drogi. Dokładnie. Ze wszystkimi elementami technicznymi, które są ujęte w dokumentacji. Aha, czyli jeżeli ktoś inny tam powiedzmy robi, no nie wiem, są gdzieś koło drogi jakieś tam różne rzeczy, to jest w dokumentacji, tak? No nie, każdy ma swój zakres. Aha, i wasz zakres był tylko, i za ten wasz zakres mieli wam zapłacić. Za ten zakres nas, no my robiliśmy infrastrukturę przy drogach, prawda? Jakieś kolizje i tak dalej, i tak dalej. Więc... A może pan dokładnie powiedzieć gdzie? Tak, w Warszawie. W jakim miejscu? To była droga Konotopa. Konotopa, tak? Konotopa, tak. No dobrze, ale ja czegoś tutaj nie rozumiem. A w tym momencie, ale jaka to jest ten czerwony fidik? On mówi tak, że to, co jest w dokumentacji, wykonawca musi to wykonać. I oczywiście inwestor musi to zapłacić. Po prostu między zakresem robót, który dostaliśmy, taką tabelę, a dokumentacją, była ogromna różnica i to na, tak jak mówię, na spore pieniądze. Więc, to dlaczego przyjęliście ofertę? No bo zapewniano nas w negocjacjach przed zawarciem umowy, że będziemy, rozliczymy się kosztorysem powykonawczym, a nie tym według tego, co mieliśmy w zakresie robót, prawda? Wie pan, bo dla mnie to jest wszystko dziwne. Ja nie wiem dlaczego. A co to jest za formuła, ten czerwony fidik? Kto to stworzył? No to jest międzynarodowe przepisy międzynarodowe dotyczące, tak, unijne, dotyczące robót budowlanych. No dobrze, ale czy ja dobrze rozumiem? Jeśli pan jest na przykład, powiedzmy, umie pan kopać rowy, już mówiąc bardzo prosto. Tak. Ale nie umie pan stawiać wież. A w tym czerwonym fidiku, co jest rów razem z wieżą. To co pan musi? Musi tą wieżę postawić? Nie. Odpowiada pan za to? Nie. Każdy ma swój rodzaj pracy. Bo nie ma jednego wykonawcy, który robi wszystko. No może teraz są. Ale każdy ma jakiś zakres. Jedni robią infrastrukturę, drudzy drogi, trzeci obiekty. Czyli pan według tego czerwonego fidika był jednym z wykonawców określonego zadania. Zadania, dokładnie. Czyli tak. Kto inny robił tą wieżę, kto inny kopał rowy. Tak jest, dobrze, dokładnie. To już teraz rozumiemy. Okej. Okay. Wygraliście ten przetarg. I co? Znaczy wygraliście, no podpisaliście ten kontrakt. Kontrakt podpisaliśmy, no i żeby dostać urządzenia, więc żaden nie chciał dostawca się zgodzić, żeby dać nam tak na buzię, jak to się mówi, dać nam za taką kwotę materiału, więc zostawiliśmy te domy. Wiedzieliśmy, że będzie nas stać, że jak dostaniemy czyli te pieniądze... Czyli bezpośrednio u wykonawcy zostawiliście te wasze domy, tak? Nie, domy zostawiliśmy u kontrahenta, od którego braliśmy materiały i urządzenia. Aha, kontrahent, który na przykład daje wam jakieś, powiedzmy, koparki, zamiast zapłaty wziął dom, wziął no, hipotekę na dom, tak? Można tak powiedzieć. Dobrze, wróćmy jeszcze do czasów negocjacji. A jak państwa znaleziono? Czy byście się gdzieś ogłaszali, czy byście sami chcieli? To znaczy, nas znaleziono wcześniej, bo generalnie rzecz biorąc, to był nasz trzeci kontrakt z tą firmą. Pierwszy kontrakt mieliśmy też w Warszawie, drugi kontrakt mieliśmy w Wyszkowie, no i ten trzeci kontrakt też w Warszawie. Ba, powiem więcej, na każdym kontrakcie coś tam nam urywali, bo żadna dokumentacja nie była stricte
tak dokładna, że my jako fachowcy znający się, prawda, na tych sprawach, zawsze mieliśmy zastrzeżenia. No dobrze. I teraz wróćmy. Podpisaliście ten kontrakt na tą ostatnią, na ten konotop, czy jak tak, to tam nazywa, tak, będzie. Tak. Znaczy ja absolutnie nie znam technologii. Zaraz powiem Państwu, dlaczego ja to podkreślam, bo większość z Państwa nie zna technologii, ani różnego rodzaju kruczków finansowych w tym wszystkim, czysto księgowych. Do tego naprawdę trzeba niezłych fachowców. Dobrze. I podpisaliście to i zaczęliście robotę. I wykonaliście to, prawda? Tak, wykonaliśmy to w terminie. Oczywiście, że w terminie. Zrobiliśmy wszystko zgodnie z dokumentacją. Te urządzenia oczywiście zakupiliśmy, oprócz jednego, bo po prostu już nie mieliśmy funduszy już na to, bo... I generalny wykonawca wam nie płacił, to byście musieli sami wyłożyć. Tak, nie, oczywiście, nie zapłacił w ogóle. Ba, umowę skończyliśmy w styczniu. W styczniu którego roku? 2011 roku. A generalny doszedł do wniosku, a i w międzyczasie jeszcze, bo tego jednego urządzenia nie zakupiliśmy, to bo po prostu nie mieliśmy funduszy, bo resztę chodziło o kwotę tam około 100 tysięcy złotych, a wydaliśmy już ponad 500 000 z własnych kieszeni. Więc generalny nam karę zafundował za nieterminowe zakończenie robót, oczywiście wyższą niż kontrakt nas przewidywał. A co to było za urządzenie? To była sieć wodociągowa średnicy 1000 mm i to była tak zwana zasuwa wodociągowa, powiedzmy, nazywa się to przepustnica. No i wzięli innego podwykonawcę, a nam zaproponowali, że w związku z tym, że należało nam się po 30 dniach zgodnie z umową zwrot zabezpieczenia należytego wykonania plus 10% wartości robót zgodnie, które wykonaliśmy według zakresu robót, powiedzieli, że nie zapłacą nam w ciągu miesiąca, tylko za 12 miesięcy. A prawo mówi, że w ciągu miesiąca? Tak, oczywiście po zakończeniu robót w ciągu 30 dni powinni nam zwrócić 75% wartości tego zabezpieczenia, no i wypłacić nam resztę. Dobrze, czy wiadomo, to urządzenie, o którym Pan mówi, czy w momencie podpisywania umowy z nimi było tam coś napisane na ten temat, tych wszystkich urządzeń wylistowane, czy coś takiego? Proszę Pana, sytuacja była taka, że robiliśmy różne rodzaje robót i na różnym etapie otrzymywaliśmy od generalnego dokumentację. Najpierw robiliśmy instalację gazową, później robiliśmy instalację kanalizacyjną, a na końcu robiliśmy instalację wodociągową. I jak tylko dostaliśmy dokumentację, to od razu zauważyliśmy, że brakuje od groma elementów. No i zaczęliśmy do nich pisać, bo mieliśmy zakaz kontaktowania się z inwestorem. Dlaczego? No, tego nie wiem. Inwestorem było państwo, czyli GDDKiA. Tak, tak. Nie pozwolili nam się kontaktować. Ale dlaczego? Proszę pana. Ja nie rozumiem tego. Nie wiem dlaczego, ale po prostu pod karą jakąś tam, nie wiem, pieniężną, jakimś zerwaniem kontraktu i tak dalej, zabronili. Czyli rozumiem tak, spokojnie. Państwo wynajmuje GW, generalnego wykonawcę. Państwo go wynajmuje, bo państwo nadzoruje to wszystko z jakichś pieniędzy, podobno unijnych. Unijnych, oczywiście. Właśnie. Wykonawca nie robi nic, tylko szuka takich firm jak pańska. Tak. I wy to wykonujecie. Tak. I jednocześnie wykonawca zastrzega sobie monopol na wszelkie kontakty z inwestorem.
A co jeśli, dobrze, a jaki jest nadzór inwestora nad tym? Czy pan widział w czasie tych robót jakikolwiek nadzór inwestora nad wykonawcą, a więc i podwykonawcą? Na każdym kontrakcie inwestor, znaczy generalna dyrekcja, ma tak zwanego inwestora zastępczego. Wynajmuje firmę, która też ma inspektora, nadzoru, kierownika i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy odbiorach widziałem tylko tych przedstawicieli, tylko i wyłącznie przy odbiorach i to końcowych. Natomiast generalny wykonawca nakazał pisać do nich, do jakieś swoje zastrzeżenia, a oni to pisali dopiero do inwestora, czy tam do inwestora zastępczego. No dobrze, ale po co, ja nie rozumiem, to znaczy ten inwestor zastępczy, czyli też jakaś prywatna firma, prawda? Tak, oczywiście. Nie, dajmy spokój nazwom. W imieniu inwestora, czyli państwa, tak, nadzorowała wykonanie prac. Dokładnie. A od czego w takim razie jest inwestor? To trzeba by było się inwestora zapytać. A ile kosztowało wynajęcie, może pan wie, może państwo sobie wyobrazicie, ile mogło kosztować wynajęcie takiego inwestora zastępczego przez inwestora państwowego? Generalnie rzecz biorąc, to dokładnie nie wiem, ale na pewno w miliony to wchodziło. Ale czy to podrożało koszty budowy tych? No naturalnie. No nikt nie będzie pracował za darmo, prawda? No to dobrze, ale to możemy dojść do tego, że do każdego odcinka inwestor zastępczy wynajmował sobie pod inwestora zastępczego, który w jego imieniu kontrolował i to wszystko szło w koszty i w faktury. No oczywiście. Czyli im ten miś jest droższy, tym więcej na tym zarobimy jako konsultanci. No na pewno. Tak? No tak, bo tam sami konsultanci byli. Dobrze. Widzieliście i informowaliście na piśmie oczywiście głównego wykonawcę o tych nieprawidłowościach. Naturalnie. Jakie były reakcje? No reakcje były różne. Reakcja najważniejsza to była taka, że jak już nadmieniłem, powiedzieli nam, że nie zapłacą nam, nie zwrócą nam tych pieniędzy w ciągu 30 dni, tylko w ciągu 12 miesięcy, chyba że zawrzemy z nimi jakiś aneks. No i dali propozycję aneksu w kwietniu. Czyli 4 miesiące po zakończeniu umowy? Po zakończeniu umowy, tak. Czyli praktycznie umowa już nie istniała. Wygasła już. Wygasła. No, tak jest napisane w ich umowie, prawda? Że z chwilą przekazania protokołem odbioru do gestora wszystkich prac związanych. I to zrobiliście. I to zrobiliśmy w styczniu. Jest na to protokół. I za chwilę chcieliście i czekaliście, aż wam zapłacą. No nie, najpierw powiedzieli, że musimy ten aneks podpisać. No zaraz, ale umowa nie opiewała na tym aneksie, tylko umowa o... W związku z tym, że pisaliśmy do nich pisma i ciągle się o te pieniądze upominaliśmy, oni wymyślili sobie, że musimy podpisać aneks, gdzie między innymi napisali, że oni zrezygnują ze swojej kary umownej, a my zrezygnujemy z części pieniędzy, to znaczy, bo występowaliśmy o nadzwyczajny wzrost materiałów w 2011 roku, gdzie urządzenia i materiały poszły o 40% w górę, prawda? To w każdym razie wykonaliśmy tą robotę za darmo. Jeszcze ludzi popłaciliśmy, sprzęt, paliwo do sprzętu. No dobrze, a mam pytanie, czy ten generalny wykonawca tak też rozliczał materiały? Czy inni rozliczali również materiał? No inni, oczywiście, no każdy. Każdemu płacono, czy tylko wam nie płacono? Czy każdemu nie płacono? To znaczy, czy każdemu podwykonawcy? Tak. No na pewno tych oszukanych podwykonawców, ja sam znam kilkudziesięciu z całej Polski. Oszukanych oczywiście przez tego samego generalnego wykonawcę. No dobrze.
i żeście Państwo pisali, odwoływali się i w końcu podpisaliście aneks do nieistniejącej umowy. Tak, bo nie mieliśmy wyjścia, bo mieliśmy też zobowiązania właśnie w stosunku do państwa, do ZUS-u, do urzędów skarbowych i przede wszystkim do pracowników. Zostaliście w sytuacji, w której przyłożono Wam pistolet finansowy, skarbowy do głowy. Dokładnie, dokładnie. I musieliście ten aneks podpisać. Tak jest. A co na to inwestor? Czyli urząd państwowy. Co na to państwo? Mam tu takie pismo, które złożył któryś tam mój pełnomocnik, bo z tymi pełnomocnikami to różnie to było. Jeden wziął od nas kasę i po paru miesiącach wymówił nam pełnomocnictwo, prawda? Oczywiście pieniędzy nie zwrócił. Później drugi, trzeci i tak dalej. I jeden z tych pełnomocników napisał pismo do inwestora, więc inwestor stwierdził w tym piśmie do mojego pełnomocnika, że my nie byliśmy zatwierdzeni przez inwestora, nie byliśmy zatwierdzoną firmą przez inwestora i nie mamy co tam do nich, że tak powiem, się zgłaszać. A byliście zatwierdzeni? Tak, byliśmy zatwierdzeni. Też mam to udowodnione, bo był kiedyś, ze mną rozmawiał pewien dziennikarz z telewizji polskiej. No i on też się zainteresował tym tematem. No i dostał właśnie odpowiedź z generalnej, że no jednak byliśmy zatwierdzonym podwykonawcą. To znaczy ja rozumiem tak, byliście zatwierdzeni, a jednocześnie oficjalnie na piśmie stwierdzili, że nie byliście zatwierdzeni, czyli ktoś kłamie. W którym miejscu kłamał? Czy przedtem, jak was zatwierdzali? Czy po tym, jak twierdzili, że nie byliście zatwierdzeni? Cały czas kłamali. Cały czas kłamali. No, ale to zatwierdzenie musiało być na jakimś piśmie, prawda? Ma pan oczywiście. Mam to pismo, jest nasza firma zatwierdzonym podwykonawcą. No ale co z tego? Różne się sztuczki robi, prawda? Nie, przepraszam. No, jeżeli jest w jednym urzędzie państwowym, raz się stwierdza, w tym samym urzędzie państwowym, że kogoś zatwierdzaliśmy, czy że ktoś jest naszym wykonawcą i będzie u nas na przykład szorował podłogi, prawda? Potem tak. Się temu komuś nie zapłaci, więc się stwierdza, że nie, myśmy go nie zatwierdzali, to czyżby to następne pismo po dwóch, trzech latach znosi to przednie? No nie, to jakoś mi się wydaje, że to jest bzdura. Panie redaktorze, dużo by to mówić na temat właśnie tych wszystkich zdarzeń, które są związane z wymiar sprawiedliwości, spółki Skarbu Państwa, prawda? I my, szarzy ludzie, którzy chcieliśmy coś dla tego kraju zrobić, prawda? Więc, nie wiem, obiecano nam w 2013 roku, byliśmy na takiej konferencji w Sejmie, gdzie nie powiem, był też tam obecny minister infrastruktury. No były, już chyba były, bo minister Adamczyk, a tak, teraz jest on, jest obecny. Tak. Był pan poseł Stanisław Pięta, był pan poseł Schmidt. Znam tą konferencję, wiem, że posłowie wystąpili do ABW, bo czytałem, będąc rozmawiając z inną osobą, szukaną na autostradach, pokazano mi pismo i wystąpienie posłów i senatorów PiS-u do ABW. Mówiące zresztą nie tylko o tej sprawie, mówiące jeszcze o pewnych śladach rosyjskich w całym budowie autostrad, które zresztą nie przyszły ze wschodu, ale z zachodu. I o ile się orientuję, to pismo pozostało bez echa, kolokwialnie mówiąc, ABW w osobie szefa, bo przecież posłowie zwracają się do szefa, olało dokładnie to wszystko. Pytanie dlaczego? Tego również nie wiem. Pewnie jest wszystko ściśle tajne. Przez poufne. Dobrze. A mam jeszcze takie pytanie. Pan nie siedzi. Siedzi pan Krzysztof Wolak, bo już go nie stać było, bo pan jeszcze dopilnował, czy to jest prawda, pan dopilnował ZUS-ów i tych wszystkich zobowiązań, prawda? Tak, oczywiście. Sam zostałem, jak to się mówi, na lodzie, ale wszystkie sprawy związane z finansami państwowymi, z pracownikami uregulowałem.
Został pan jedynie doprowadzony do ruiny. Tak, do ruiny i psychicznej, i moralnej, i nie wiem jeszcze, jak, co jeszcze można dodać do tego. No. Wiem również, że w zeszłym roku, gdzieś mniej więcej koło chyba kwietnia czy maja, również senatorowie PiS wystąpili po raz kolejny, tym razem do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie. Jednemu z tych senatorów PiS-u przecięto opony w grudniu, aby prowadzić śledztwo. Trochę wcześniej jednej z osób, która zajmuje się sprawą autostrad, jej córce przecięto również opony w sposób dość zawodowy, że aż autoryzowany dealer tej marki samochodów aż żądał na policję. Czy w stosunku do pana jakaś presja była stosowana? Generalnie rzecz biorąc, to nie było takiej presji w stosunku do mnie. Oczywiście ta presja objawiała się na sprawach sądowych, które się odbywały w sumie przez ponad 3 lata. No bo wszyscy mówili, że to nieprawda, wszyscy mówili, że ja kłamię, że co ja chcę. Na ostatniej sprawie, gdzie sędzina odrzuciła ten nasz pozew, przedstawiciel tej generalnego wykonawcy przyszedł, powiedział, że firma pieniędzy nie ma. Czyli tak powiedział, firma nie ma. Nie ma, nie będzie płaciła i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Tak? No tak. Proszę państwa, ja... I to jest gorzkie żarty są, ale to niestety tak wszystko wygląda. Panie Wacławie, niech pan powie, kto w końcu zbudował te autostrady? Za jakie pieniądze to było? Proszę pana, autostrady to zbudowały polskie firmy, których już nie ma. Bo jeżeli pan minister Adamczyk pokazał w Sejmie listę ponad 5000 upadłych firm przy autostradach i nic z tego, nikt nie robi, to o czym to świadczy? No właśnie. Czy może pan powiedzieć, jak pan budował tę autostradę od początku negocjacji i tak dalej, jacy byli ministrowie, którzy odpowiadali jako państwo, jako instytucja państwowa, bo minister to nie nazwisko, minister jest instytucją państwową. Jacy byli? Kto był minister? No przede wszystkim pani Ita. No. Pani... No dobra. Elżbieta, ale nie pamiętam nazwiska. No ta pani od 6000 złotych. Tak. Dobrze, potem? Potem był pan Nowak. Ten, dobrze, obecnie na Ukrainie. Tak, i później był pan Grabarczyk. No obecnie w Sejmie. Obecnie w Sejmie, tak. Oczywiście A pani Elżbieta jest w tej chwili komisarzem unijnym, zdaje się, czy pracuje w jakimś biurze unijnym, nie wiem dokładnie. Ale... Wieńkowska. Tak, pani ale ma niezłą fuchę. Unijną fuchę. No dobrze, i oni byli w sumie personalnie odpowiedzialni za to, żeby te autostrady zostały zbudowane zgodnie z prawem, przepisami, żeby wszyscy byli zadowoleni. Proszę pana, w 2013 roku, panie redaktorze, wystosowaliśmy między innymi do pani Bieńkowskiej informacje o tych przekrętach. Nie boję się tego użyć, bo jak to może być, że przy takich intratnych, można powiedzieć, robotach i pieniądzach unijnych tyle tysięcy padło polskich firm. Dobrze, to gdzie są te pieniądze unijne? Przecież te pieniądze unijne były wydane i przyznane na budowę konkretnych autostrad. Wiadomo, że nie będzie minister zasuwał łopatą na autostradzie, aż mówię kolokwialnie, tylko wynajmij kogoś, prawda? No naturalnie. Wynajmij kogoś do łopaty, ten ktoś może, żeby mu pomógł, wynajmie pomocnika i wszyscy muszą zarobić, ale to te pieniądze wychodzą z ministerstwa, prawda? Ale to minister dysponuje pieniędzmi jako instytucja państwowa, więc gdzie one są? Tu bym się z panem nie zgodził, panie redaktorze, bo sam widziałem, jak minister, tylko już nie pamiętam któryś, właśnie łopatą
właśnie łopatą, kopał dół pod kamień węgielny, proszę pana, razem z potencjalnym generalnym wykonawcą. No tak. No dobrze, no tylko, że wszyscy powinni na tym momencie zarobić, to przecież powinno być rozliczenie, to jakieś faktury. Rozumiem, żebyście faktury składali do tego GW, generalnego wykonawcy. Nie, tak, generalnego wykonawcy, to oczywiście. Proces był długi, proces był skomplikowany, cały czas jest. Piszą 30 dni płatności, wychodziło 60 i 90 dni. A trzeba cały czas inwestować. Paliwo trzeba kupić, ludziom co miesiąc dać pieniądze. Czy generalny wykonawca poniósł jakiekolwiek konsekwencje, na przykład opóźnień z płatnościami, co chyba jest ścigane karnie, prawda? Nie. Nie. A czy poniósł jakiekolwiek konsekwencje niepłacenia, czy takiego właśnie wykorzystania firm, które sam wynają? Z tego, co mi wiadomo, też nie, bo jestem w kontakcie z różnymi wykonawcami z Polski, którzy dla tego generalnego też wykonywali różne roboty i wszyscy... A kiedy był ten proces, gdzie pan stwierdził, że przedstawiciel generalnego wykonawcy twierdzi, że nie ma pieniędzy i w ogóle nie będzie miał pieniędzy? No to było w 2016 roku. W 2016 roku. O ile wiem, to w 2016 roku firma, która twierdzi, że nie ma pieniędzy, podpisała również intratne kontrakty państwowe. Ja też wiem. To jest też ciekawe, że państwo podpisuje intratne kontrakty z firmą, która nie ma pieniędzy. Proszę pana, być może mówili, że nie mają pieniędzy dla mnie. Nie, no oczywiście, ale... I dla mojej firmy. Ale wie pan, jeżeli ktoś w sądzie zeznaje oficjalnie, to nieważne, czy to jest dla pana Władka, czy to jest dla innego pana, czy dla kogoś, po prostu nie ma pieniędzy, więc to jest zeznanie, które jest oficjalne. No. Wie pan, ja jestem także byłym urzędnikiem państwowym i znam wagę zeznań, czy słowa pisanego. Rozumiem. Okej, panie Władku, a na koniec, co dalej? Jak pan myśli? No, co dalej? No, mój pełnomocnik obecny złożył apelację w 2017 roku, chyba w marcu. No i na razie cisza. I czekacie. No czekamy. Bo nie chcą wam jednak zapłacić. No z tego wynika, że nawet nie myślą, żeby nam zapłacić. Ale dlaczego? Jaki jest powód? Bo być może te pieniądze ktoś już wziął. Nie, wie pan, świętej pamięci Bareja nie potrafiłby tego nakręcić, niestety, ale tak wygląda. No oczywiście to jest taki śmiech przez łzy, bo ten piękny dom, w którym jesteśmy u pana, jest praktycznie nie jest pana. I to jest moje 50 lat pracy. 50 lat pracy... Dla tego kraju. Mówi pan dla tego kraju, ja zawsze mówię Polskę, a wiem od razu, gdzie, ale nie dziwcie się. Proszę pana. Ale nie dziwcie się państwo. Nie mogę powiedzieć tak, bo bym sam sobie napluł w twarz. To jest mój kraj. Nieważne, jak on się nazywa, ale dla niego pracowałem i dla niego poświęciłem 50 lat swojego życia. No tak, ale instytucje państwowego tego kraju, jak pan mówi, czyli polskie instytucje państwowe doprowadziły do sytuacji, w której pan nie jest pewien jutra. Absolutnie, bo nie wiadomo, czy nie przyjdzie tu komornik, nie opieczętuje, nie przyjadą od razu z odpowiednim batalionem, żeby pana, a pan jest tutaj sam, razem z naszą uczestniczką rozmowy. Magda, pokaż, to też pokażemy film, bo z nami jest... Luna. Luna, chodź. Nie ma? No, Magda też, bo Magda gra. Chodź, Luna, chodź. Jest z nami jeszcze piesek. I to jest przecież piesek obronny, duży, widać tam. Także piesek obronny, duży, która woli Magdę, no ale później się na mnie i ona i tak czasami zwraca uwagę. Cześć piesku, śliczna jesteś, śliczny jesteś. W związku z czym to jest, proszę państwa, niestety rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Znowu poleciłem misiem, proszę państwa. To są wszystko ustawa, to jest jednak rzeczywistość, w jakiej żyjemy. A nie ta tradycja, o której powinniśmy powiedzieć. No cóż, panie Władysławie, takie programy nie mogą być długie, ja nie chciałem ludzi zanudzać sprawami prawnymi, od tego są specjaliści, tym bardziej, że proszę państwa, proszę mi wierzyć, te przekręty są możliwe tylko dlatego, że jest bardzo niewielu ludzi w służbach i w prokuraturze, w sądach, którzy naprawdę dokładnie znają te wszystkie tajniki,
A jeszcze jest to zwielokrotnione przez dość, bo tutaj pan Władysław mi tłumaczył pewne rzeczy, które już też są nie do, dla mnie nie do przyjęcia, nie, znaczy nie do zrozumienia często, sprawy czysto techniczne. No rzucimy to. Sprawy czysto techniczne, proszę państwa. Także dziękuję panie Władysławie, mam nadzieję, dziękuję. Że sprawa się dobrze skończy, mam nadzieję, że... Oby. Nie no, mam nadzieję, że w końcu ktoś ruszy i ja tutaj powiem coś jeszcze. Tu nie chodzi o generalnego wykonawcę, tu głównie chodzi o inwestora, chodzi o państwo, bo to państwo jest odpowiedzialne za generalnego wykonawcę. Generalnym wykonawcą mógł być uczciwy, mógł być mniej uczciwy, mógł być nieuczciwy w ogóle. To jest jego sprawa w tym momencie. To państwo go wynajęło, to państwo doprowadziło do takiej sytuacji i instytucje państwowe powinny za to odpowiedzieć. Ale niestety obawiam się, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że przynajmniej w jednostkowej sprawie pana Władysława jakieś światełko ujrzymy. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.